zrezygnowałam tego w ogóle, ale jeszcze do piątku nie wiedziałam, co mam w ogóle powiedzieć, ale modliłam się i tak sobie też płakałam. I jak rąbałam drzewo dla taty, to tak w ogóle przyszło do mnie takie słowo, abym powiedziała na temat postu. Uważam, że diabeł wyszydził to Boże narzędzie, które jest Bożym narzędziem na rozpędzone ciało. Wiecie, fajnie jest korzystać z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. To, że ktoś kiedyś kogoś zabił łopatą, to nie znaczy, że my mamy z owej łopaty nie korzystać. To, że ktoś został przeczesany grabiami, tak? To nie znaczy, że mamy z grabi nie korzystać. Uważam, że post to święte narzędzie na rozpędzone ciało. Wtedy, kiedy nic nie działa, wtedy, kiedy wewnętrzne przekonanie jest słabiutkie, wtedy, kiedy głos Boży wydaje ci się, że go nie słyszysz, to dobry jest post. I nie mówię o poście takim, że się w piątek zjada ryby. I o tym, że w barach mlecznych, jak idziesz w piątek, to jest ryba do jedzenia. Ale chciałabym powiedzieć o poście z perspektywy takiej, jak jest napisane w 58 rozdziale Księgi Izajasza. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Czy praktykujecie post? To święte narzędzie. To jest narzędzie, które pomaga nam w naszym wzroście. Poprzez to, że ono zostało tak wykrzywione, między innymi w kościołach, ponieważ się mówi tak: wypościmy coś u Pana. Rozumiecie? Nic nie możemy wypościć u Pana. Nie ma takiej opcji. Przede wszystkim musimy zapamiętać podstawową rzecz, number one. Post jest dla nas, a nie dla Boga. Post jest dla nas. Ja będę mówiła krótko, ale chciałabym, żeby te słowa zapadały w wasze serce i żebyście stali się ludźmi postu. Abyście stali się ludźmi postu. Wtedy, kiedy nic nie działa, wtedy, kiedy jesteś poczęstowany subiektywnymi rzeczami i ludzie ci posprzedawali mnóstwo mechanizmów do twojego życia i nie wiesz, jak dalej działać, i wewnętrzne przekonanie jest słabiutkie i masz wrażenie, że nie słyszysz Bożego głosu, to właśnie post. Biorę post. Nie będę karmił cielaka. Biorę post. Oddzielam się dla Boga. Rozumiecie? Jeszcze raz mówię. Postem nie wypaszczamy nic u Boga. To jest post, który łamie bezprawne więzy. Rozwiązuje bezprawne więzy. Zrywa powrozy jarzma i wypuszcza na wolność uciśnionych. I łamie wszelkie jarzmo. Często jest tak, że zamykamy się na coś, bo fałszywie zostaliśmy poczęstowani różnymi rzeczami. Wiecie, to jest tak jak z tą łopatą. Ktoś zabił kogoś łopatą, i teraz ja w moim ogródku nie będę miał łopaty. Prawda? I tak samo jest z postem. Ludzie poszczą, bo myślą, że coś wypuszczą u Boga. Ja często, jak nie mam czasu na to, żeby ugotować obiad, to korzystam z takich obiadków domowych u nas w Nasielsku. I zazwyczaj, ja już po prostu to wiem, że zawsze w piątek jest ryba. Zawsze. W piątek zawsze jest ryba. I wiecie, i ten post, jak gdyby to święte narzędzie, które dał Bóg, tak, zostało w ogóle mega wykrzywione. To zostało mega wykrzywione. Stało się religią, kulturą, tak? I menu w piątek w barach różnych. No niestety tak to zostało zrobione. Ale w ogóle to jest naprawdę święte narzędzie.
na rozpędzone ciało. Na rozpędzone ciało. Wtedy, kiedy ciało jest rozpędzone i atakuje, i jeszcze raz mówię, jest bardzo ważne, bo wiecie, w ogóle wierzę, że dostaniecie dzisiaj do ręki kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie. Diabeł wszystko powykrzywiał. Modlitwa jest potężnym narzędziem, tak? Oczywiście diabeł też to wszystko powykrzywiał i chce, żeby ludzie modlili się na każdym rogu, tak żeby widzieli ich inni ludzie. A modlitwa to jest bliska społeczność z Bogiem, tak? I tak samo jest z postem. To w ogóle nie o to chodzi, wiecie, że ja teraz w piątek będę wsuwała rybę. Mogę ją jeść, jak dzwonię do tego baru, jest ryba, zazwyczaj korzystam z ryby, ponieważ wolę rybę niż jakiś tam na przykład makaron. Natomiast ja do tego nic nie dorabiam. Postem nie wypaszczamy nic u Boga. Chcę wam jeszcze powiedzieć, bo w ogóle otwórzcie sobie tego Izajasza 58. Bóg daje prawdziwe rzeczy, a diabeł je wykrzywia. Zawsze jest coś prawdziwego. Zawsze jest coś prawdziwego. Jest życie i jest antyżycie. Bóg daje narzędzie, a diabeł natychmiast to wykrzywia. Natychmiast. Jak nie pościć? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? To nie jest post. Wiecie, to nie jest post. To nie jest post, że teraz wiesz, bo w ogóle diabeł jest specem od tego, żeby wkładać nas w pewnego rodzaju rowy. Wiecie, jeden rów, drugi rów, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że post to święte narzędzie, które ci będzie pomagało brać autorytet nad ciałem. Kiedy wewnętrzne przekonanie jest słabiutkie, kiedy tak naprawdę silniejsze jest we mnie to, że wolę popędzić do kogoś i kogoś o coś zapytać, tak? I najczęściej jest tak, że jak pójdziesz i kogoś o coś zapytasz i masz do czynienia z człowiekiem niedojrzałym, to owy człowiek niedojrzały poczęstuje cię czymś subiektywnym, sprzeda ci jakiś mechanizm. Lepiej jest wziąć post. Biorę po prostu post. Będę pościć. I będę szukać Boga. Bóg w odpowiednim momencie, tak, w ogóle przyjdzie przełom, tak? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie poście tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowi, wkłada w ury i kładzie się w popiele. Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Nie, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma i wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. To jest sens postu. Post jest dla nas. To jest dla nas. To jest narzędzie dla nas. Ono w ogóle jest niepotrzebne Bogu. Rozumiecie? I bardzo ważne, żeby, to jest w ogóle ważne, żeby ten temat wyprostować, ponieważ ludzie nie poszczą, nie mają pewnych przełomów, bo między innymi nie poszczą. I to w ogóle nie chodzi o to, że ja teraz tym poselstwem chcę anulować wszystkie inne rzeczy. Bo teraz, teraz Agata wyszła, powiedziała o poście i teraz wszystkie inne rzeczy są nieważne. Nie, to jest kolejne, to jest narzędzie. To jest narzędzie. W twoim tak zwanym ogrodzie, tak? W ogóle w twoim życiu, w twoim wzroście, niech będzie też takie narzędzie jak post. Mam ogród, uprawiam ogród, moje życie jest ogrodem. Moje życie jest ogrodem. I w ogóle w tej mojej szopce z różnymi narzędziami chcę mieć też owo narzędzie. Właśnie post.
Ja kiedy patrzę na innych usługujących, bo to wiecie, generalnie jest tak, że to ludzie powykrzywiali to, co Bóg dał. A to święte narzędzie. To jest święte narzędzie. Kiedy widzisz, że na przykład są w twoim życiu takie rzeczy jak więzy, tak? Są jakieś więzy, wchodzisz w jakieś relacje, jesteś w jakichś relacjach, gromisz, w ogóle robisz różne rzeczy i kurczę, to nie chcę puścić. No nie chcę puścić, jestem w jakichś lewych relacjach. Weź post. Jesteś już pełen informacji i mechanizmów od innych ludzi. Subiektywnych rzeczy. Subiektywnych rzeczy. Weź post i szukaj Boga. Weź post i szukaj Boga. Kiedy modliłam się o to słowo, to było mi tak niedobrze, że chciało mi się aż wymiotować. Żygać mi się chciało. Diabeł chce, aby ludzie chodzili w ciele. W ciele. W ciele. Post to narzędzie na ciało. Ciało. Rozpędzone ciało. Nic w ogóle, wiecie, ciało przykrywa mi wszystko. Jest coś takiego jak ślepota duchowa. Ślepota duchowa. Że nie umiemy spojrzeć w ogóle i tak naprawdę zrobić użytku z tych narzędzi, które daje Bóg. Modlitwa wykrzywiona, post wykrzywiony, uwielbienie wykrzywione. Wszystko przychodzi diabeł i próbuje powykrzywiać. To święte narzędzie. Post to święte narzędzie. Na pewno wielu z was jest w takim miejscu, że nie pościcie już. Bardzo dobrze. Ale dla wielu z was przyda się to narzędzie. Są różne narzędzia. Nie będziesz z tego narzędzia korzystał cały czas, ponieważ dojdziesz, będziesz się uczył i dojdziesz do perfekcji, tak? Dojdziesz tak naprawdę do tego, że będziesz umiał się oddzielać i będziesz słyszał perfekcyjnie wewnętrzne przekonanie, tak? Stanie się dla ciebie number one. Będziesz słyszał w ogóle Boży głos. Ale wtedy, kiedy te rzeczy są zachwiane, a wiecie, w różnych jesteśmy miejscach i na różnych jesteśmy etapach. I zanim się zgrywać, to właśnie lepiej wziąć post. Nie jestem jeszcze takim kozakiem. Jeszcze ciało gdzieś po prostu bierze górę. To nie jest wstyd powiedzieć, jeszcze jestem cielesny. Jeszcze jestem cielesna. Dzisiaj rozmawialiśmy z Arturem w samochodzie na temat namaszczenia i postawy. Namaszczenie daje Bóg, a nad postawą się pracuje. Wiecie, namaszczenie daje Bóg, a nad postawą się pracuje. I namaszczenie to jest namaszczenie. Jesteście namaszczonymi sługami Bożymi, ale w wielu sytuacjach jeszcze cielesnymi. Jeszcze cielesnymi. Ja sama w wielu sytuacjach, w wielu aspektach mojego życia jestem jeszcze cielesna. Cielesna. Rozumiecie? To w ogóle mnie nie urąga. To w ogóle mnie nie poniża. Absolutnie. Nie jestem z tych, którzy tam, wiecie, przed Bogiem coś tam. Nie, ja w ogóle prawdziwa jestem. Ja jestem w ogóle prawdziwa. Post to święte narzędzie na diabła. To narzędzie na rozpędzone ciało. Wtedy, kiedy nic nie widać, nie słychać, rozumiecie? Wszystko wiem. Znam wszystkie mechanizmy. Znam w ogóle nauczania mam w jednym palcu. Nauczania mam w jednym palcu. Mogę sobie do ucha włożyć jak pendrive i w ogóle odtwarza mi się. Rozumiecie? No bo tak, bo wielokrotnie jak się z kimś spotkasz na korytarzu, to w ogóle o coś chcesz zapytać, a normalnie coś takiego normalnego chcesz zapytać, a on ci w ogóle zaaplikuje ten palec. Cały fundament wiary ci sprzedał. Rozumiecie? To jest też ciało, ciało, ciało. Między innymi dlatego, że nie umiemy zapanować nad swoim językiem. Pierwsze, co odzywa się ktoś, o coś go pytasz, tak? W ogóle ci mówię od razu nie na temat. Ostatnio miałam konsultację z pewną miłą osobą i właśnie powiedziała o tym, że wzięła kiedyś właśnie post i nie mówiła. Nie mówiła, nie mówiła w ogóle, żeby zobaczyć tak naprawdę, w ogóle rozumiecie,
to, czym jest w ogóle ta mowa. Wiecie, że mnie na przykład to bardzo dotyka, że w ogóle zdamy przed Bogiem sprawę z każdego nieużyczonego słowa. Wtedy, kiedy my nie panujemy nad własnym językiem, to nie jest czas, żeby wysłuchać jeszcze jedno kazanie, tylko to trzeba wziąć post. Biorę post, w ogóle nie będę mówić, w ogóle wtedy zobaczę, w jakim jestem miejscu, biorę post. Kurczę, idę do mojego ogródka, otwieram drzwi, biorę w ogóle to narzędzie i stosuję. To potężne narzędzie, które zostało wykrzywione przez wielu przywódców, ale uważam, że Bóg dzisiaj nadaje rangę temu z powrotem. Rangę, świętą rangę. To nie jest co, to nie jest jakieś pomiotło, czymś, co się pupę wyciera i się wywala i się wodę spuszcza. To jest potężny młot na twoje ciało. Rozumiecie? Jak to z tą cielesnością? Bierz post! Bierz post! Wiele jest takich sytuacji. To naprawdę nie jest wstyd. Zajrzeć, kiedy się modlicie taką modlitwą, Boże, daj mi wgląd w samego siebie, no to jesteś szczery ze sobą, to przecież oglądasz siebie. I widzisz, tu daję ciała, tu daję ciała, tutaj tak naprawdę, no to ja w ogóle daję takiego ciała, że jest normalnie szok. Na 100% w ogóle chodzę na przykład w ciele w tym temacie. Tak? Biorę post. Nie idę i nie szukam od kogoś, czegoś, jakiejś informacji, bo mówię, najczęściej cię ktoś poczęstuje czymś subiektywnym. Jakimś mechanizmem, który zadziałał w jego życiu. To nie znaczy, że taki sam mechanizm zadziała w życiu moim, ponieważ ja muszę wiedzieć do mojego życia. Ja muszę wiedzieć do mojego życia. W kościołach się zakłada posty. Powykrzywiali to wszystko. Będziemy pościć teraz o Polskę, żeby Polska się obudziła. I coś takiego to jest po prostu bzdura. Rozumiecie? Bo to jest narzędzie dla człowieka, a nie dla Boga. To jest tak jak gdyby grzebień, który jest, żeby się uczesać. Żeby uczesać nieuczesane myśli. Rozumiecie? Mam nieuczesane myśli i właśnie biorę ten grzebień i czeszę się nim, po prostu biorę post. Nie jem, nie piję, a chodzę i żyję. Biorę grzebień, czeszę się, tak? I z tych nieuczesanych myśli okazuje się, że za chwilę mam myśli uczesane. W prawidłowy sposób korzystam w ogóle z tego narzędzia. Diabeł w ogóle chce, żebyśmy korzystali w ogóle z tych narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. Niezgodnie z ich przeznaczeniem. O, weźmiemy post i teraz w piątek na modlitwie, powiedzmy, wstawienniczej, jeśli w takie dni gdzieś w kościele jest, będziemy jedli rybę. Rozumiecie? To są bzdury. To bzdura w ogóle. To są bzdury. To święte narzędzie. Zobaczcie, co diabeł robi w ogóle ze wszystkiego. Wszystko wykrzywia. Wynalazca złego, przebieraniec, wariat, normalnie wariat. Co to są te ograniczone więzy? Bo tu jest napisane tak, 58, Izajasz 58, 6. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy. I teraz tak, więzy powodują między innymi to, że twoje ruchy są ograniczone. Jesteś jakiś ograniczony w jakimś temacie, w jakiejś dziedzinie życia na przykład jesteś ograniczony. Tak? Naprawdę, wiecie, bo to chodzi o rozpędzone ciało, w ogóle ciało się rozpędziło. No rozpędziło się w ogóle ciało. Biorę wtedy post. To nie musi być to, że ja na przykład nie jem. Jeśli widzę, że jestem zafiksowany w temacie online, to od poniedziałku jestem off. Jeśli to mi przeszkadza, tak, to zmieniam z on na off. Biorę post z on na off. I wtedy zobaczysz, bo tak ludzie często mówią, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Weź post. Z on na off. I zobaczysz, tak naprawdę, czy masz czas. Wtedy zobaczysz, jak silne jest ciało. Ciało. Rozumiecie? To, co cielesne. Biorę post. Umartwiam cielaka.
umartwiam cielaka. Ja w ogóle się modlę, że w tym kościele diabeł nie wykrzywi tego narzędzia. Że nie będzie tak, że wiesz, ktoś przyjdzie, wiesz, taki zwieszony dzisiaj jestem. Dlaczego taki zwieszony jesteś? Poszczę. A ty taka jesteś jakaś wcięta? Bierzesz testosteron? Nie, poszczę. Wiecie, z diabła należy szydzić. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. To jest w ogóle... Chcę, żebyście zobaczyli to święte narzędzie. Kurczę, post w ogóle. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Że rozwiązuje bezprawne więzy, że rozrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. To jest post, w którym Bóg ma upodobanie. To jest post, który służy człowiekowi. To jest coś, co pozwala ci widzieć szerszą perspektywę. Widzę, jest jasno. Poszczę, jestem głuchy na to, głucha na to. Idę w ogóle, ojej, jakie to proste. Zastosowałem narzędzie zgodnie z jego przeznaczeniem. Diable, nie wykrzywisz tego w moim życiu. Zobaczcie, post. Wiele rzeczy nie działa. Już zastosowałeś wiele mechanizmów. Ten ci sprzedał taki mechanizm. Ode mnie wziąłeś 5 mechanizmów. Nie zadziałało nic. Biorę post. Kiedy będziesz się dzisiaj modlił, to powiedz: Boże, chcę w swoim życiu, w chodzeniu za Tobą, chcę w prawidłowy sposób korzystać z tego narzędzia. Diable, nie wykrzywisz tego tematu w moim życiu. Nie wykrzywisz. To jest potrzebne narzędzie do prawidłowego wzrostu. Jestem w miejscu dzisiaj, w takim, w którym mam chorego tatę, ale to mnie w ogóle uszlachetnia. I mój tata, nie wiem jak to się mówi, w chliwku czy w chlewku, ma drzewo i węgiel. I kiedy na przykład idę, żeby sobie rozkruszyć drzewo, to tak idę i się modlę: Boże, żeby tylko była siekiera. Żeby w ogóle, nie wiem, czy mój brat ma siekierę w ogóle, żeby była siekiera, a nie na przykład kombinerki. Rozumiecie? Jest siekiera. Więc ta siekiera jest dobra do tego, żebym rozrąbała drzewo. No młotkiem tego nie zrobię, choć na upartego można. Można i młotkiem. I tak samo jest z postem. Kiedy zaczniesz, tylko chodzi o to, żeby nie dywagować w ogóle w tym temacie. Słowo Boże mówi, że mamy być wykonawcami słowa, a nie słuchaczami. Wiecie, będę wykonawcą. Będę tak naprawdę brała to narzędzie, będę brał to narzędzie i będę korzystał zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z przeznaczeniem. Ludzie mówią, że... No ale czy to jest potrzebne? Tak, Tobie. Tobie to jest potrzebne. To jest potrzebne Tobie. Weźcie to narzędzie, korzystajcie z tego narzędzia i nie pozwólcie diabłu, żeby to narzędzie zostało w waszym życiu wykrzywione. Nie należy się też, bo to wiecie, tak naprawdę zobaczysz też swoją cielesność, kiedy będziesz na przykład pościł, będziesz miał takie, będzie cię od środka kręciło, żeby komuś właśnie powiedzieć. To jest właśnie ciało. Wiecie, to jest ciało, o coś tam, poszczę i od razu pójdę i w ogóle i od razu to powiem. Nie trzeba wszystkiego mówić. Wiele rzeczy po prostu będzie widocznych. Kiedy sobie popościsz, kiedy tak naprawdę ten cielak zmaleje, po jakimś czasie wyjdziesz i powiesz: słuchaj, skorzystałem z tego narzędzia. Wziąłem post. W ogóle natychmiast się coś przejaśniło. Natychmiast w ogóle bezprawne więzy spadły. W ogóle czułem się jak uciśniony, a teraz w ogóle czuję, że wyszedłem na wolność. W ogóle jakieś powrozy jarzma w ogóle pospadały ze mnie. Tak naprawdę nie mówiłem, niewiele się modliłem, ale w ogóle na przykład stałem się off. I zacząłem mieć więcej czasu, żeby myśleć. To, wiecie, to są praktyczne rzeczy.
To są mega praktyczne rzeczy. Chcę was z tym zostawić. Jeszcze dzisiaj przyjdź do Boga z tym tematem i powiedz: Boże, dziękuję Ci za to narzędzie. Będę korzystał z tego narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie będę też robił takich rzeczy, że wtedy, kiedy ktoś do mnie podejdzie i powie, ma jakiś problem, to natychmiast do niego powiem: o, ty na pewno nie pościsz. Nie róbcie też tak, bo to nie ma takiej potrzeby. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka. To w ogóle personalne. To jest personalne, wiecie, w ogóle ofiara jest personalna, w ogóle osobiste poznanie Jezusa jest personalne. Nie bijmy się takimi rzeczami w ogóle po głowie. To narzędzie nie jest po to dane, żebym ja Arturowi teraz chciała uczesać tym jego myśli. On musi się zająć własnymi myślami sam, a ja własnymi myślami sama. Bierzcie to narzędzie, korzystajcie z niego. Nie pozwólcie, żeby diabeł w waszym życiu to narzędzie wykrzywił. I nie czujcie się też zobowiązani, że teraz są święta, jakieś dobre jedzenie, że nie musicie jeść. Bo tak jak to chodzi. Amen. 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 Ja był taki czas, że pościłem naprawdę dużo. Powiem szczerze. To było na początku mojej służby. Jeszcze w więzieniu. Ten ostatni wyrok, jak siedziałem, to miałem systematyczny post. Akurat ja nie jadłem. Potem jak wyszedłem na wolność i zaczęła się służba, to miałem systematyczne posty, wielodniowe. Dlaczego? Dlatego, że to było wtedy jedyne, co potrafiłem zrobić. I było to pożyteczne dla mnie. To było pożyteczne, także szukajcie w swoim duchu i patrzcie, jak to wykorzystać. Przyjaciele.